Mogli aktywnie spędzić wolny czas oraz poznać polską historię i kulturę. Blisko 50 osób z Ukrainy przyjechało do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie na wakacyjny wypoczynek. Młodzi ludzie uczestniczyli w spotkaniach, warsztatach, uczyli się języka oraz poznawali uroki naszego kraju. Jednym z elementów programu był koncert, w którym podziękowali za udane 2 tygodnie wakacji w Polsce. Koncert, taki malutki występ, takie podziękowanie naszym sponsorom za to, że ten projekt jest, że my możemy przyjechać do Polski, do Tarnowa, że my możemy odpoczyć. W większości młodzież z Ukrainy, ale pochodzenia polskiego, więc wozimy ich, gdzie tylko się da, byli w Sandomierzu, w Krakowie, w Stróżach. Staramy się im ten czas naprawdę wypełnić. Oprócz tego na miejscu wycieczki, zwiedzanie Tarnowa. Tarnow to polski biegun ciepła, to takie fajne miasto. Tutaj jest bardzo gościnne ludzie, tutaj jest naprawdę fajna atmosfera. I myślę, że to miasto na zawsze zostanie w moim sercu, bo jest naprawdę fajne. To jest bardzo ważne, szczególnie w takie trudne czasy, jak Ukraina przeżywa teraz. I te właśnie takie kontakty kulturalne pokazują, jak między sobą dzieci mogą uczyć się czegoś nowego i to doświadczenie zastosować właśnie w Ukrainie. I daj Bóg, żeby takie wsparcie, które mamy i widzimy codziennie na różnych podjomach, w różnych dziedzinach, żeby ono się przedłużało. To jest młodzież, która przyjeżdża do nas, zwiedza nasz kraj, ogląda wszystko, jak u nas można to pozmieniać i to oni będą zmieniali oblicze Ukrainy. I to jest, wydaje mi się, też między innymi również ważne. Dodajmy, że projekt Wędrówki Śladami Przodków był współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.